Raz z ekstratrenerem prowadziliśmy szkolenie w Piekarach Śląskich dla Akademii Piłkarskiej Champions. Zajęcia i teoretyczne, i praktyczne, 10 godzin wspólnego działania, aktywnego udziału trenerów i nie tylko teoria, ale także praktyka. Spotkaliśmy się na boisku i było bardzo, bardzo aktywnie. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków certyfikacji. Jeździmy po klubach, uczymy trenerów, którzy biorą udział w programie certyfikacji, więc bardzo fajna rzecz, że te pieniądze są przeznaczone na edukację trenerów i w ten sposób możemy wspierać kluby w Polsce i rozwijać tą naszą myśl szkoleniową w małych ośrodkach w całej Polsce. Motywem przewodnim szkolenia było planowanie pracy z najmłodszymi piłkarzami, czyli znowu z grupami objętymi programem certyfikacji. Od skrzata do młodzika rozmawialiśmy, jak dobrze ułożyć pracę, jak planować każdy trening i jak uwzględnić długofalowy plan w naszym codziennym działaniu. Szkolenie zrobiło się w głowie w związku gdzieś tam z końca roku, trochę większą ilością wolnego czasu dla trenerów. Postanowiliśmy to z ekstratrenerem dograć w formie szkolenia bonusowego dla klubu, dedykowanego dla Akademii Piłkarskiej Champions Piekary Śląskie. Szkolenie tematyczne z Kubą Szpiegowskim, gdzie poruszamy elementy inteligencji piłkarskiej, elementy podań przyjęć bloków, które są realizowane w procesie certyfikacji. Bardzo fajne szkolenie, jeżeli chodzi o merytorykę. Teraz jesteśmy akurat na praktyce na boisku w zaprzyjaźnionym klubie Ruch Radziąków, gdzie chłopcy pod okiem już realizują pewne elementy, głównie małych gier, które ma trener Kuba przekazać naszym trenerom. Jeżeli chodzi o część merytoryczną, bardzo fajne, cenne szkolenie, kilka takich elementów poruszonych, które na pewno będziemy chcieli sobie rozwinąć w przyszłości. Jakby mam nadzieję, że to nam to pomoże w dalszym rozwoju i jeszcze lepszej pracy u nas tutaj w oddziale Akademii Piłkarskiej Piekary Śląskie.